Dokładnie w tym miejscu miał się znajdować peron pierwszy Warszawy Gdańskiej. Ostatecznie cały czas nie powstał i najprawdopodobniej nie powstanie w najbliższym czasie. Natomiast zaczyna się budowa peronu piątego po drugiej stronie torowiska. Jak to wygląda i kiedy będzie oddane do użytku oraz gdzie powstanie nowe przejście podziemne na Warszawie Gdańskiej? O tym w dzisiejszym materiale. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi Czemamiznosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Znajdujemy się bezpośrednio nad dworcem nadwiślańskim. Wtedy zostało oddane do użytku w 1880 roku. Następnie w XX wieku zmienił nazwę na dworzec kawalerski, a w trakcie I wojny światowej zmienił nazwę na dworzec gdański. I tak od tamtego czasu do dziś znamy tą nazwę. Oczywiście był moment, kiedy też była niemiecka nazwa, ale o tym nie będę mówić. Co ważne, sam budynek dworcowy, który tutaj był, pierwotnie był drewniany, został spalony w 1915 roku przez Rosjan, no i później powstawały kolejne budynki dworcowe, też były podpalane, czy podpalały się samoistnie, nawet już w PRL-u, a w latach 80. ta linia kolejowe ogólnie i usługi PKP były tak znienawidzone zbytnio przez pasażerów i zbytnio nie chcieli z nich korzystać, że coraz to mniej pociągów tu jeździło i coraz to mniej pasażerów skorzystało z tej stacji. Zmieniło się to w 2003 roku, kiedy pierwsza linia metra otworzyła nową stację, dworzec gdański, która się znajdowała obok, ale jeszcze bez przejść podziemnych bezpośrednio na wszystkie perony. Właściwie bez jednego przejścia podziemnego, który jest na wszystkie perony. Natomiast w 2004 roku została utworzona spółka Koleje Mazowieckie, która jako jeden z głównych węzłów do obsługi pasażerów w Warszawie miała właśnie dworzec gdański i stąd zaczęły jeździć pociągi. Dlatego też pasażerowie zaczęli wydawać na Warszawę Gdańską, choć cały czas ta linia kolejowa była mocno porośnięta i całkowicie zapomniana właściwie przez PKP, więc była mocno po prostu zniszczona. Na szczęście w kolejnych latach to się zmieniało, bo w 2007-2010 rok była przebudowana linia kolejowa od ZO do Legionowa, w 2010 roku powstała linia S9 S szybkiej kolei miejskiej, a następnie w 2009 roku została podpisana umowa na przebudowę Warszawy Gdańskiej, tak aby zlikwidować stare perony i postawić nowe perony. Pojawiły się dwa nowe perony, peron drugi i peron trzeci. Peron czwarty i peron pierwszy zostały zlikwidowane i powstało nowe przejście podziemne bezpośrednio łączące Żoliborz, jak i również stację metra, przystanki tramwajowe i przystanki autobusowe. W ten sposób powstał nowy, wygodny węzeł przesiadkowy w Warszawie, pierwszy tego typu, bo wcześniej nie mieliśmy tego typu węzłów przesiadkowych i właściwie od tamtego czasu zbytnio nie polepszyła się ta sytuacja. W Warszawie nie mamy tak wygodnych przesiadek pomiędzy pociągami, a komunikacją miejską w postaci metra, tramwajów czy autobusów po prostu za pomocą jednego przejścia podziemnego. Takich barierów cały czas nie mamy, chociaż to się, miejmy nadzieję, niedługo będzie zmieniać i miasto będzie potrafiło się dogadać z kolejarzami. Na szczęście od tamtego czasu, nie tylko i wyłącznie kiedy zakończyła się przebudowa w 2011 roku, było połączone metro z koleją w tym miejscu, ale również w 2015 roku rozpoczęła się budowa peronu czwartego ponownie, aby tutaj po prostu wrócił na swoje miejsce. I on powstał rok później. W 2019 roku została podpisana umowa na budowę właśnie kładek, zakończyło się to we wrześniu 2021 i wtedy też skończyłem nagrywać filmy z Warszawy Gdańskiej, bo tu się więcej nic nie działo. Aż do tego roku, kiedy w 2023 roku, w tym miesiącu, została podpisana umowa na budowę nowego, piątego peronu, który, na którym właśnie przylecieliśmy się z boku. Peron piąty, który przed chwilą widzieliście, będzie mieć 200 metrów długości, będzie podniesiony na wysokości odgłówki szyny na wysokości 76 cm, będzie mieć oczywiście to typowa, nowa część peronowa, budowana w ostatnich czasach przez PKP, czyli oczywiście oświetlenie LED-owe, ławki, wiatr i system informacji pasażerskiej. Na razie peron będzie mieć 200 metrów, natomiast to jest peron tymczasowy,
dystansowy, docelowy peron, który powstanie w ramach budowy również przejścia podziemnego, będzie dłuższy, bo będzie mieć długość od 300 do 350 metrów, czyli zdecydowanie dłuższy, jak i również będzie mieć wejście bezpośrednio do przejścia podziemnego. Bo aktualnie, aby dostać się na nowy peron 5, który właśnie w tym momencie powstaje, trzeba będzie albo przejść kładką od strony zachodniej, do której będzie doprowadzony nowy chodnik z pochylnią i schodami na peron, albo od drugiej strony trzeba będzie się przedostać bezpośrednio przez ulicę Indrzejczyka, przejściem na pieszych, tylko teraz byście szli do przystanku autobusowego i następnie będziecie mieli schody i pochylnie na nowy peron. Tak, jest trochę utrudnione. Peron będzie na razie jednokrawędziowy i tak też będzie to w peronie docelowym. To się już nie zmieni. Peron pierwszy nie jest odbudowany, bo jak PKP zaznacza, aktualnie dobudowa peronu pierwszego byłaby niekorzystna, jeżeli chodzi o ruch kolejowy, bo by bardziej obciążyła jeden z torów przy peronie drugim i wszystkie pociągi musiałyby przez ten peron, przez ten tor wyjeżdżać przy peronie drugim, jak i również warto zaznaczyć, że peron pierwszy byłby peronem krańcowym. Tu przy okazji macie to przejście dla pieszych, z którego będzie można wejść bezpośrednio na nowy peron właśnie piąty, jak i również przejście podziemne. Nie będzie specjalnego przejścia, wyjścia z przejścia podziemnego na peron piąty, trzeba będzie przechodzić przez jezdnię, więc to jest oczywiście na minus. Na minus też jest to, że nie przewidziano wcześniej, że potrzebna będzie kolejna krawędź peronowa na Warszawie Gdańskiej i nie powstało to w ramach poprzednich przebudów i dobudów nowych peronów. Można było to wtedy zrealizować w ramach jednej dużej inwestycji z nowym właśnie przejściem podziemnym również lub po prostu poszerzonym przejściem podziemnym. A czemu powstały kładki, a nie nowe przejście podziemne? Ponieważ bano się utraty ze środków Unii Europejskiej na tą inwestycję, które właśnie zostały zrealizowane przy budowie również łącznika do stacji metra. Wtedy to powstała jako jedna duża inwestycja. Jeżeli teraz to zostałoby ponownie skopane, można byłoby stracić środki Unii Europejskiej ze względu na brak trwałości danego projektu. Oczywiście tego nikt nie chciałby stracić. Dlatego na razie nie wiemy, co się będzie działo. Albo powstanie drugie nowe przejście podziemne na krańcu wiat peronowych, gdzie aktualnie jest mniej więcej kładka po stronie zachodniej, łączące się z aktualnym przejściem podziemnym przy stacji metra, tak by było po prostu drugie dojście podziemne do stacji metra, albo powstanie poszerzenie aktualnego przejścia podziemnego. Natomiast oczywiście powiedziałem może to, de facto ma powstać drugie przejście podziemne z wyjściami na wszystkie nowe perony, znaczy na wszystkie perony, peron drugi, trzeci, czwarty i peron piąty, więc będziemy czekać, aż to powstanie, aż to zostanie zrealizowane. Natomiast tak, co do peronu piątego i dat. Peron piąty ma powstać w tym roku, a właściwie do końca września, natomiast nowe przejście podziemne ma powstać na przełomie 2024-2025 przed rozpoczęciem większych prac na linii średnicowej, ale po zakończeniu prac na Warszawie Zachodniej. Więc jeszcze chwilę poczekamy, bo PKP nie chce być jeszcze większych utrudnień. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny materiał z Warszawy Gdańskiej pojawi się oczywiście za miesiąc i dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o dobudowie i nowym przejściu podziemnym i o peronie piątym. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!